Fani Marcina Hakiela i Dominiki Serowskiej z niecierpliwością czekają na kolejne informacje od pary. Przez pewien czas oboje nie byli zbyt aktywni w mediach i powściągliwie opowiadali o swoim życiu prywatnym. Wydaje się jednak, że wszystko wraca do normy. Dominika znów jest aktywna na Instagramie i co jakiś czas odpowiada na pytania ciekawskich fanów. Wszyscy czekają na to, kiedy na świat przyjdzie dziecko tancerza i aspirującej celebrytki. Ciekawe, jak pójdzie im wychowanie potomka, skoro już teraz pojawiają się między nimi zgrzyty. Ciąża Dominiki Serowskiej była dość sporym zaskoczeniem dla wielu. Kiedy para pojawiła się na jednej z imprez branżowych i z dumą poinformowała o tym wydarzeniu, sporo osób było zaskoczonych. Zaraz potem Dominika i Marcin zaskakiwali fanów kolejnymi informacjami o ciąży oraz pokazywali, jak kwitnie ich miłość. Sporym szokiem dla fanów był fakt, że w pewnym momencie tancerz i jego wybranka praktycznie zniknęli z mediów. Teraz, gdy Dominika znów jest aktywna w mediach społecznościowych, fani mogą śledzić ich codzienne życie i przygotowania do narodzin dziecka. Oboje starają się dzielić radosnymi chwilami. Choć nie zawsze jest łatwo. Marcin Hakiel i Dominika Serowska muszą stawić czoła wyzwaniom, które niesie ze sobą nadchodzące rodzicielstwo, ale ich fani trzymają za nich kciuki i życzą im wszystkiego najlepszego. Na jakiś czas przestali być aktywni na Instagramie, ale po przerwie Dominika wróciła do publikowania relacji i postów. Marcin Hakiel Mający za sobą czasy porannego wstawania do dzieci ze związku z Katarzyną Cichopek, ma już dwójkę nastoletnich dzieci. Powrót do zajmowania się maluchem będzie dla niego sporym wyzwaniem. Dla jego ukochanej Dominiki będzie to debiut w roli rodzica. Dominika musi więc liczyć na wsparcie i doświadczenie partnera. Nie oznacza to jednak, że młoda mama nie będzie miała swojego zdania. Wręcz przeciwnie. Już teraz zapowiada, że zakochani będą musieli się jakoś dogadać. My się różnimy w różnych kwestiach i często mamy takie momenty, że się przegadujemy i ja mam zupełnie inne zdanie niż Marcin, więc to jest u nas normalne i czy to będzie dotyczyło dziecka, czy to będzie dotyczyło innego tematu, to nie jest coś, co mnie przeraża. Raczej myślę, że aż tak się nie będziemy w tym różnić. Na pewno chcemy dobrze, więc to jest dosyć kluczowe. A reszta no to trzeba będzie się jakoś dogadać stwierdziła w rozmowie z plejadą. Marcin Hakiel, mimo że nie pierwszy raz zostanie ojcem, planuje trochę rozpieszczać swoje przyszłe dziecko. Nie chce żałować pieniędzy na swoją pociechę i ma zamiar zapewnić jej wszystko, co najlepsze. Dogadamy się dla mnie to jest już kolejne dziecko najważniejsze, żeby było zdrowe, i wtedy wszystko się ułoży. A to czy jak sobie wyjdziesz z przyjaciółkami, to je troszkę bardziej rozpieszczę to wiesz. Czego oczy nie widzą zażartował tancerz. Ukochana Marcina, Dominika nie pozostała mu dłużna. Zaznaczyła, że nie chce zbytnio rozpieszczać dziecka i ma zamiar hamować zapędy swojego partnera. Będę miała rękę na pulsie o to chodzi w życiu muszą być emocje stwierdziła w rozmowie z plejadą. Na ten moment nie wiadomo dokładnie, kiedy na świat przyjdzie dziecko Marcina Hakiela i Dominiki Serowskiej. Zakochani wyjawili tylko, że poród ma odbyć się zimą. Nie pozostaje nam nic innego, jak życzyć Dominice zdrowia i czekać na radosne wieści od rodziny Hakielów.